Cześć, dzień dobry. Kwiat Lotosu, witam Was serdecznie. Anioł na dzień dobry, wsparcie anielskie, nowy tydzień, nowe wyzwania, choć może dla niektórych z Was poniedziałek jest dniem odpoczynku po pracy w weekend i dni świąteczne. Witam serdecznie. Prosimy o przekaz anielski, wsparcie na poniedziałek. Wsparcie na poniedziałek. Was o wsparcie dla każdego, kto tutaj zajrzy. Od poniedziałku kolejny raz pojawia się karta wrażliwości. Jeżeli drugi raz widzimy tą kartę i przychodzi do Ciebie ten przekaz, to znaczy, że jeszcze praca trwa nad wrażliwością własną. Nad wysoko wrażliwymi osobami, czyli jeżeli pokazane są te karty ponownie, to znaczy, że jest jeszcze proces walki z pewnymi emocjami. Zadbaj o swoją wrażliwość. Zadbaj też o osoby z otoczenia. Może potrzebują Twojej wrażliwości. Ktoś liczy na to, że otworzysz się albo wesprzesz. Subtelność, delikatność, łagodność to właśnie to, z czym idzie do Ciebie anioł. Albo musisz popracować nad tą energią, albo szukać osób, które będą dla Ciebie empatyczne i dobre. Albo jest to docenienie tego tej niezwykle dobrej cechy u człowieka, wrażliwości. To jest bardzo dobra cecha. Natomiast jest to wskazówka, tak jak wcześniej mówiłam, do tego, aby zadbać w dzisiejszym świecie o swoją energię, o swoją wrażliwość, żeby nikt nie naruszał Waszych granic. Anioł wrażliwości, bądź dla siebie innych dobra, łagodna, ale pamiętaj o ochronie siebie, o delikatności także wobec siebie. Ta subtelność, która tutaj się pokazuje, mówi także o tym, że do pewnych rzeczy podejście łagodne i delikatne będzie miało dużo większe znaczenie niż przechodzenie w sposób bojowy przez zadania dzisiejszego dnia. Ktoś może tą wrażliwość także u Ciebie docenić i pomóc Tobie. Życzę Tobie dobrego dnia, życzę Wam wszystkim dobrego dnia. Pozdrawiam. Pa, pa.